Parę lat temu, przeglądając przedwojenne ilustracje, nagle na okładce numeru 26 maja 1934 roku zobaczyłam obraz Olgi Boznańskiej przedstawiający matkę z dzieckiem w ramionach. Złudzenie trwało mgnienie oka. Był podpisany Beatrice Hau. Przejrzałam pismo w całości poświęcone dziecku i wśród innych wizerunków dzieci znalazłam jeszcze jedną reprodukcję obrazu Beatrice Hau Somei. Podłożyłam lekturę ilustracją na tak zwane lepsze czasy, ale frapujące podobieństwo między obrazami Beatrice Hau i Olgi Boznańskiej zapadło mi w pamięć. Niedawna wystawa krakowska stała się okazją, by na nowo zacząć myśleć o Boznańskiej. Kiedy zostałam zaproszona przez Warszawskie Muzeum Narodowe do udziału w dzisiejszej sesji, zaczęłam się zastanawiać, o czym mogłabym przy tej okazji opowiedzieć i któregoś dnia, obudziwszy się o świcie, przypomniałam sobie okładkę ilustracją i niezwykłe podobieństwo tamtego obrazu do obrazów Boznańskiej. Postanowiłam natychmiast zobaczyć inne obrazy Beatrice Hau i jeśli owo podobieństwo nie jest przypadkowe, sprawdzić, czy miała jakieś kontakty z Olgą Boznańską. W tych sprawach internet zawsze się przydaje, wystukałam jej nazwisko i pierwsze wrażenie sprzed 3 lat potwierdziło się. Malarstwo Beatrice Hau często przypomina malarstwo Olgi Boznańskiej. Sprawdziłam indeks mojej książki i tu spotkała mnie niespodzianka. Beatrice Hau występuje tam 5 razy, o czym zupełnie zapomniałam. Jako usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że kiedy pisałam o Oldze, nie korzystało się jeszcze tak powszechnie z internetu, którego wówczas, jak większość prywatnych osób, nie posiadałam. Kilkukrotnie wymieniłam nazwisko Beatrice Hau w mojej książce, ale nie widziałam reprodukcji żadnego jej obrazu. W portrecie za mgłą Beatrice Hau występuje po raz pierwszy w liście malarza Bernarda Harrisona, napisanym do Olgi w roku 1914. Z rodzeństwem Harrisonów Olga Boznańska była od dawna zaprzyjaźniona. Poznali się w roku 1907. Od tamtej pory oboje bywali często w jej pracowni, a panna Harrison, również malarka, przez jakiś czas mieszkała nawet w tym samym domu. We wspomnianym liście Bernard Harrison pisze: panna Blair, zresztą Boznańska też malowała pannę Blair i wystawiała równocześnie z portretem Bernarda Harrisona. Panna Blair zapewne powróci wiosną. Mówiono mi, że utraciła część majątku. W każdym razie nie będzie już kolekcjonowała mebli ani dawnych wyrobów rzemiosła artystycznego. W przyszłości zamierza kupować wyłącznie obrazy współczesne. Jeszcze nie podjęła decyzji co do płócien panny Hau. Na tej samej stronie jest cytat z pamiętnika Marcina Samlickiego, który spotykał Miss Hau u Olgi podczas wojny, a także później. Często przychodziła w towarzystwie przyjezdnych Angielek lub Amerykanek wybitna malarka dzieci, Miss Hau, której obrazy pewną miękkością formy i delikatnością kolorytu przypominały obrazy boznańskie. Trzeci raz Miss Hau pojawia się w przytoczonej w książce recenzji z wystawy grupy Intimist, otwartej w maju roku 1913. Wielu jest malarzy, którzy zrozumieli, że najważniejszą ich misją jest uwiecznić na płótnie stronę osobistą ludzkiego wnętrza. Nowi adepci intymizmu potrzebowali silnej i aktywnej grupy. I taka grupa powstała pod patronatem wielkiego i nieodżałowanego Eugène Carriera. Właśnie wczoraj w Galerii de Vambèze odbył się dyskretny i kameralny wernisaż wystawy nowych prac. Minister sztuk pięknych przysłał nań swojego przedstawiciela. Publiczność podziwia przede wszystkim oszczędne i przejmujące płótna Amana Jeana, delikatne i pełne siły prace pań Olgi Boznańskiej i Beatrice Hau. Są jeszcze 2 wzmianki. W czerwcu 1914 panie znowu uczestniczyły w wystawie intymistów. Olga wystawiła wówczas Martwą naturę oraz Studium młodej dziewczyny, a Beatrice młodą dziewczynę z jabłkiem. Na wystawie był też obraz Meli Mutter, dziewczynki. Obie wzięły też udział w wystawach grupy kobiet malarek zwanej Kelke. Tutaj jest jeszcze z tego ilustracją, była też piękna Berta Morisot i nie byłam sobie w stanie odmówić, żeby jej nie pokazać w tym numerze poświęconym. A tutaj jest zaproszenie właśnie na wystawę Kelke. W przedwojennej w roku 1910 i w powojennej w kwietniu 1920, kiedy to recenzent Renaissance wyraził się o nich. 2 inteligentne artystki, panna Olga de Boznańska, Polka, i panna Beatrice Hau, Angielka. Na tym zakończyła się kwerenda przeprowadzona pod własnym dachem za pomocą internetu i książki.
Kontynuowałam poszukiwania w archiwum poznańskiej w Bibliotece Czartoryskiej. Nazwisko Miss Howe pojawia się często w wycinkach prasowych z fragmentami recenzji z wystaw, chociaż Olga Boznańska zbierała wycinki dotyczące jej własnych obrazów. Jednakże recenzenci prawie zawsze wymieniali nazwiska obu pań obok siebie. Tym sposobem Miss Beatrice Howe zawdzięcza Oldze Boznańskiej całkiem sporą dokumentację swoich paryskich osiągnięć. To jeszcze przestawmy o to. A cóż to się stało? A to tu. Tu. Jeszcze dalej. Tu? W przód czy w tył? W przód, przód. O, tutaj są, tu jest lista tych pań exposant, quelques. I muszę powiedzieć, że zadałam sobie ten trud i sprawdziłam, kogo się da w internecie. No to jednak nasze panie, Olga Boznańska i Beatrice Howe, górowały nad pozostałymi uczestniczkami tej wystawy właśnie. Więc jednakże recenzenci prawie zawsze wymieniali nazwiska obu pań obok siebie. Tym sposobem Miss Beatrice Howe zawdzięcza Oldze Boznańskiej całkiem sporą dokumentację swoich paryskich osiągnięć. Obie należały do Towarzystwa Société Nationale des Beaux-Arts, obie w roku 1909 wystawiły swoje obrazy w jego salonie i obie zostały tam zauważone i wyróżnione przez recenzenta Matin. W roku 1910 w związku z kolejnym salonem Société Nationale Louis Vossel napisał: być może wolicie te wizje, w których panna Howe daje dowody swojego pokrewieństwa z Carrièrem i Olgą Boznańską. Podzielam wasze odczucia, a wybór pochwalam. Omawiając pracę kobiet wystawiane w Salon de la Société Nationale w roku 1912, Clotilde Mism napisała w La Française o ich autorkach, iż są to te same panie, które uczestniczyły w wystawie ubiegłorocznej, a nad wszystkimi góruje talentem Olga Boznańska. Tamtego roku wielu recenzentów zachwycało się portretem Zygmunta Pusłowskiego i choć Miss Howe uczestniczyła w salonie, tym razem nie wymieniano jej razem z Olgą, być może właśnie z winy tamtego obrazu. Jednak w tym samym roku 1912 Olga Boznańska, Beatrice Howe i Mela Mutter pokazały swoje prace na Exposition des Artistes Français, a ich nazwiska znowu sąsiadowały ze sobą w prasie. W kwietniu 1913 przy okazji kolejnej wystawy Société Nationale także dziennikarz z Paris Sport wymienił obok siebie Olgę Boznańską i Beatrice Howe. Zazwyczaj więcej pochwał otrzymywała Olga, jednak w Autorité w związku z wystawą Intimiste w maju 1913 czytamy: kwiaty pani Boznańskiej, jak zresztą jej studia i portrety, świadomie zamazane, mgliste, jedne do drugich podobne, są owocem niekoniecznie szczęśliwego poszukiwania efektu. Przyznam, że wolę od nich interesujące studia niemowląt pędzla panny Beatrice Howe. Przy okazji tej samej wystawy zachwycony intymistami recenzent Figaro, rozpływając się nad tą niewielką, dyskretną, niebanalną i subtelną wystawą w Galerii de Vambèze, pisał: Amant Jean, William Malherbe, Olga Boznańska, Beatrice Howe, Harmonia. Jedna z najbardziej symfonicznych wystaw, jakie oglądaliśmy tej wiosny w małych salonach. A podczas kolejnej wystawy Société Nationale w kwietniu roku 1914 już tradycyjnie panie zostały razem wymienione we France Illustrée, w Correspondant. W niewielkim komentarzu Action między innymi można było przeczytać, jak wielką sztuką niuansu emanują portrety panny Boznańskiej i ileż delikatnej płynności znajdziemy w obrazach panny Beatrice Howe. Intransigeant polecał czytelnikom, by w Salle Lalique obejrzeli przede wszystkim obrazy panien Beatrice Howe i Olgi Boznańskiej. W czerwcu tamtego roku przy okazji ostatniej już przed wojną wystawy Intimiste znów była o nich mowa w Action, gdzie wymieniono je razem z Williamem Malherbe i Henri Martin, podobnie w Figaro i Comedia. Recenzję z Intransigeant przypomniałam już wcześniej, bo była cytowana w książce, kiedy Olga wystawiła Martwą naturę i Studium młodej dziewczyny, a Beatrice Howe dziewczynę z jabłkiem. W République Française określano ich obrazy jako rozkoszne i przenikliwe, zaznaczając przy tym, że obrazy Olgi są bardziej zwarte od obrazów Beatrice. A recenzent Grande Revue stwierdził, iż panie Howe i Boznańska łączą w swoich obrazach żywy koloryt z mgłą. Wszystkie te dzieła z ich rozlicznymi niuansami można umiejscowić pomiędzy impresjonizmem a nowym typem obrazów o dekoracyjnej plamie i uproszczonej bryle.
Ich ostatnia wspólna recenzja to wspomniana już wzmianka o wystawie grupy kobiet malarek Kelk z kwietnia 1920 roku. Teraz bym chciała pokazać, wymieszałam obrazy jednej i drugiej, wybierając oczywiście te matki z dziećmi, bo to było charakterystyczne, żeby pokazać, ja historyczką sztuki nie jestem, ani malarką, ani specjalistką od malarstwa, ale dla mnie ten szok, jaki przeżyłam z tą okładką, ilustracją, to był tak mocny, że mi to wróciło. Ja w ogóle nie myślałam o tym, ani się tym nie zajmuję. Że zapamiętałam, że może to byłby dobry temat, może to coś jest ciekawego. I tutaj są te obrazy. To jedziemy. No to znana nam poznańska. A tu Beatrice Hau. I znowu Beatrice Hau w fatalnej rozdzielczości, bo to jest bardzo piękny obraz, ale nie dało się z nim nic zrobić więcej. I Beatrice Hau, i znowu Boznańska, i Boznańska, Beatrice Hau, niesłychanie złocista, i Beatrice Hau, nasza Boznańska. To jest piękny obraz, który też był w ilustracją, nazywa się Convoitise, czyli jakby to powiedzieć, chciwość. I on był na okładce, pożądliwość. I to jest ten obraz, który był pokazany wtedy u intymistów, wymieniony, ta dziewczyna z jabłkiem. Tu jest akt, bo potem dowiemy się, że robiła też akty, a tutaj są dwa. To jest Beatrice Hau. Zupełnie inna niż wszystko, cośmy dotąd. Niesamowity kot. No i portret malarza Kamieńskiego, który oczywiście nie jest podobny, bo ja nie chcę tutaj powiedzieć, że coś jest do czegoś podobne. Ale jest pokrewieństwo. I na razie się na tym zatrzymamy. W archiwum OB, czyli Olgi Boznańskiej, są inne jeszcze ślady tej znajomości. To dwa listy od Beatrice i zaproszenie na wernisaż jej wystawy indywidualnej 3 stycznia roku 1927 w Galerii Armand Druon przy Rue de Rennes. Pierwszy list, bez dokładnej daty, Rue d'Assas, oktober 15, jest szczególnie interesujący. Beatrice zapytuje w nim Olgę, czy wie, że jej największym pragnieniem jest zrobić jej portret i w związku z tym ma prośbę. Czy Olga byłaby tak dobra i zgodziła się jej pozować 3 razy w tygodniu o porze dla niej najdogodniejszej? Nie potrafi nawet powiedzieć, jak bardzo pragnie podjąć próbę stworzenia jej wizerunku. Inne dni zamierza nadal ćwiczyć modelowanie. Niewykluczone, że i Olga uczyła się modelować w glinie, gdyż w którymś z listów do niej pada pytanie o los jej rzeźb. Drugi list od Beatrice to zaproszenie na sobotnią herbatę o 5 po południu. Tyle wiadomości o Beatrice wyszukałam w krakowskim archiwum Olgi Boznańskiej, a przecież istnieje jeszcze jej archiwum w Paryżu, tudzież w innych miastach. Kim była Beatrice Hau? W Anglii jej malarstwo jest prawie nieznane. Podobnie jak Olga opuściła rodzinny kraj jako młoda dziewczyna, aby zamieszkać w Paryżu, gdzie najpierw kontynuowała studia artystyczne w Académie de la Cluse, następnie zaś, tak jak Olga, osiadła tam na stałe. Urodziła się 16 października 1867 roku w Biddeford w Devon w rodzinie złotnika. Od wczesnego dzieciństwa wykazywała wyjątkowe zdolności malarskie, jednak w przeciwieństwie do państwa boznańskich jej rodzice mimo zainteresowań intelektualnych nie rozumieli artystycznego powołania córki. Dopiero po ich śmierci rozpoczęła studia malarskie w szkole Herkamera w Bussy, a około roku 1893 wyjechała do Paryża. Tutaj została zauważona i doceniona przede wszystkim jako malarka delikatnych i nastrojowych obrazów przedstawiających małe dzieci, kobiety z niemowlętami, owoce i kwiaty. Malowała też akty kobiece. Krytycy utrzymywali, iż największy wpływ wywarli na nią Eugène Carrière i Lucien Simon. Większość życia, podobnie jak Boznańska, spędziła we Francji. Podobnie jak ona, każdego lata powracała do swojej ojczyzny na 2-3 miesiące. Jeździła też do Brytanii, do Etaples i do Holandii. Może za którymś razem podróżowała tam z Olgą. O jej paryskich wystawach i zakupie przez rząd francuski jednego z jej obrazów, który obecnie znajduje się w Musée d'Orsay, wiemy dzięki recenzjom ze zbioru Olgi. Beatrice Hau, podobnie jak Boznańska, należała do Société Nationale des Beaux-Arts,
którego salonie wystawiała co rok swoje obrazy. W latach 1902-1932 wystawiła 147 prac. Od roku 1910 była też zapraszana do udziału w Carnegie Exhibition w Pittsburghu, a w roku 1914 otrzymała tam wyróżnienie. W Anglii nie zdobyła popularności. Dwie jej prace zostały wystawione w roku 1924 w Royal Academy. Najsłynniejszy jej obraz Infirmière, który pokazano tam w roku 1936, już po śmierci artystki, obecnie znajduje się w Tate Britain. Beatrice Howe zmarła 19 sierpnia 1932 roku w Hattfoschy. Société Nationale des Beaux-Arts w Paryżu zorganizowało jej wystawę pamiątkową już w roku 1933, rok po śmierci. Natomiast Burlington Galleries w Londynie, jej wystawa pośmiertna została otwarta dopiero w roku 1935. Następnie pokazano ją w Manchester oraz innych prowincjonalnych miastach. W artykule, jaki ukazał się wówczas w Timesie, można było przeczytać. Według jej przyjaciół bardzo charakterystyczne dla tej wspaniale obdarowanej przez stwórcę Angielki było dyskretne wycofanie się z życia. Jej wrodzona skromność i brak chęci narzucania innym swoich poglądów stały się dla Beatrice Howe przeszkodą w zdobyciu popularności w Anglii, gdzie była o tym przekonana, jej delikatne, eteryczne prace nie będą się podobać. Ale po paru latach we Francji znalazła wyjątkowe uznanie dla swojej kruchej, przejrzystej techniki i mistrzostwa w operowaniu świetlistymi tonacjami koloru w jego najsubtelniejszych odcieniach. Krytyk tej miary, co Arsène Alexandre napisał o niej, ale te słowa odnosiły się też do Olgi Boznańskiej, bo ten pan tutaj w Timesie cytował to po francusku. Jedne z najoryginalniejszych i najbardziej przenikliwych kobiet artystek naszej epoki. Prace Beatrice Howe znajdują się w kolekcjach państwowych, głównie we Francji, między innymi w Paryżu, w Musée Luxembourg i w Musée d'Orsay, w Lyonie, w Musée des Beaux-Arts, a także w Filadelfii, w Museum of Art USA, Anglii, Victoria and Albert Museum, Potter's Museum and Art Gallery, Kelvin Grove Art Gallery w Glasgow, Atkinson Art Gallery, Southport. Pojawiają się też na aukcjach. W roku 1979 The Fine Art Society zorganizowało wielką wystawę jej prac w galeriach London W1 i w Edynburgu. Czy można powiedzieć za Louis Vosselem, że Beatrice Howe była pod wpływem malarstwa Olgi Boznańskiej? Na pewno była nim zafascynowana i podziwiała swoją starszą koleżankę i wiele wskazuje na to, że psychicznie obie panie miały ze sobą wiele wspólnego. Beatrice nie naśladowała Olgi. A jednak podobieństwo między niektórymi ich obrazami jest uderzające. Krytycy twierdzili, że Beatrice Howe jest pod wpływem Eugène Carriera i Louis Simona, mimo to niemal zawsze wymieniali jej nazwisko razem z nazwiskiem Olgi Boznańskiej. Jedynym znanym wizerunkiem Beatrice Howe, to gdzie? Którą w gronie przyjaciół nazywano Bea, tak ją Duncan Grant nazywał, jest jej portret namalowany przez Duncana Granta z grupy Bloomsbury. Dziękuję bardzo.